Witam, ja jestem Wlocz i przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu już na początek. A teraz tak na szybko to przypominam, że ostatnio zdobyliśmy Kulewiec, obroniliśmy Gdańsk. Udało się, obroniliśmy Prusaków gdzieś na Hen. Niestety padł nam sojusznik Saksonia, więc teraz na Ura lecimy od Berlin, a jak się uda to i Saksonię. Tego protestanta trzeba ubić też. Daliśmy też w sumie od Szwecji Rygę. De facto to na chwilę obecną nic nie ruszać. Czekamy aż Rusy sobie Petersburg zajmą. De facto nasze ustawienie jest teraz bardzo proste. Jedna armia do obrony. Jedna armia do ataku tutaj. Jedną trzeba zrekrutować, żeby Osmana zatrzymać. Bo jak pamiętacie, no tak trochę. Wojnę z nim. Dyplomacja, halo? Dokładnie. Francję też mamy dzięki Austrii. Chciałem o tym. Nie, to nie. Okej. Okay. Dałoby się Śląsk też odzyskać później. Chcesz się oprzeć jednak na tych przejściach górskich i z Austrią walczyć. Ale to, takie tam. Dobra. Zobaczymy, jak mnie tak będzie słychać. Może lepiej będzie. Tylko nie. Ale boję się trochę, że będzie teraz mnie za mocno i będą przez to szumy. Ale zobaczymy. Tu jeszcze jedna tura. Chce się respi. Dobra. Oni tu nie mają tak dużo, tak naprawdę. No właśnie. I mama trzeba będzie mi tu zaraz. Rosjanie już tam widzę, biegają. Tak, dobra. Nie ma co czekać, kończymy turę. Z tego co widzę, jeszcze szybko. Podatki, nie bankrutujemy. Podatki. Podatki. Ludzie zadowoleni z życia na tych podatkach. No, 3 minuty sobie pogadał. Czas na kolejną turę, żeby teraz przez minutę czekać, co się stanie. O, nie zerwali sojuszu. Dobrze, że nie mamy floty, to nie mamy co tracić na morzu. Irlandia chyba gdzieś na końcu była. O, tu to ładnie teraz. Weź mi na chwilę te podatki pokaż, ta. Większy zasięg, większy. Precyzja większa, większa. Walka wręcz lepsza. Obrona gorsza. Morale takie same. Mniejsze są te oddziały, dobra. Ale pandurzy nam się przydadzą.
Teraz wszystko tu trzeba budować w Warszawie, bo... Jak te badania nasze? W ekonomię trzeba iść. Tak. Dużo działu mają. Piechoty liniowej. Jak najszybciej. Bezzwłocznie. A, miejsce kultury i nauki. Dobra, co ja bym chciał wam zajmować? Ale my to mamy już. Tak, mamy przecież chyba. Nie, nie mamy tego. Dobra, ziomek. Jak masz kraść technologię, a jeszcze raz. Dobra, który jest nasz? O, się lali. No. O, nie koniec. A, jeden będzie ranny. I to nasz. Odpoczywam. To na pewno jakiś błąd. Pięćdziesiąt pięć procent, to więcej niż ostatnio. Dobra, będzie trzeba ich tutaj wesoło uspokoić. Tu są problemy z niedożywieniem, nie. Dobra, gdzie ja mogę coś zbudować jeszcze? Tu. Już buduję. To się na razie nie opłaca. Szlachta. Hajs, zadowolenie. To się mega opłaca, dobra. Coś z armii pewnie jeszcze musimy zwerbować. Choćby tych dwóch. I Ruscy mi się tu nie podobają, że biegają, ale to nasi sojusznicy teoretycznie. Zabij go w końcu. Na dalsze rozkazy. Oczekiwanie na rozkazy. Zwycięstwo będzie nasze. Marsz! Nie wiem. Właśnie straciłem całe zainteresowanie. Lewo, ma.
O, i wy tak pilnujecie tutaj tyle tego. I tak nic byś nie zrobił. Ale ja mogłeś w sumie na północ pójść tam tego ubić. No nie pomyślałem o tym, że mógł pójść na północ ubić tamtego. Dobra, teraz chyba będzie mnie lepiej słychać jednak. Nie będzie takiego szumu. Też szum jednak jest dość duży. Wszystko się rozchodzi o to, czy z gąbką, czy bez gąbki takiej specjalnej do wytłumiania. Nie no, wydaje mi się, że z gąbką powinien być ten mikrofon, ale z drugiej strony... Jakbym miał lepsze warunki, to może. Dobra, zastanówmy się. Wy lecicie tu. Wy tu. No to jest lepsze. Chcesz pobudować te drogi wszystkie. One jednak przyspieszą wiele rzeczy i pomogą. Jak teraz budżet wygląda? Jeszcze lepiej. A technologia? Super. Ten protestant nie będzie denerwować i irytować dość długo. Niech się buntują. O, nie ma Portugalii. Gdzieś tu mieliśmy chyba jeszcze portugalskie, czy nie? Nie wiem. Gdzieś mi się wydaje, jeszcze Portugalia była. Ja jakoś mogę to zobaczyć? Nie. O, nadal jest ten błąd, to jest śmieszne. Teraz jak sprawdzić, który... O, poborca. Okej. Okay.
Ktoś z was? A, to powinni być przyjaciele bardziej niż zwolennicy, chociaż... Kurde, tego mieć byłoby dobrze. Ale ten rząd nie jest taki zły nawet przypadkiem. Dobra, next tour, bo nie ma co czekać. A zaraz. Jestem narzędziem woli Boga. Dobra. Teraz chyba wszystko ok. No. No, Rosjanie, widzę, działają prężnie. Żeby już tych Szwedów pod Piotrogrodem pokonali. Petersburg rosyjski. Jestem ciekaw. Tak jest. Bez wahania. Aha! Miejsce kultury i nauki. Dobra, ty kradniesz. Ty robisz. To nic nie zwiększy, ale to się przyda. To się przyda. I tyle. O, jest już rosyjski Piotrogród. Niech jeszcze sobie Finlandię zdobędą i tyle. Aha, Arta się znalazła. Panie? A spróbuj. Decyzje. Moje oczy i uszy są na twoje usługi, panie. Życzysz sobie czegoś, panie? Dobra. No, kiepsko idzie. Oczekujemy dalszych rozkazów. Żołnierze! Marsz! Może tych jeszcze podłatamy i... No dobra. Tych lepiej. Tyle.
Naprzód! Marsz! Już zniknęły protesty religijne. Nie. Czego wy tak jesteście zadowoleni? A. Bez zwłoki. Czy on jest aż tak dobry? Serio? Gdzie jest Barsz? Dobra. Na razie to jest ten nudny odcinek, niestety dzisiaj widzę, gdzie będziemy głównie ogarniać wszystko. Oho. Jakie polecenia, panie? Dobra, nie klatkuje mi, tylko to jest taki tryb chodzenia. Już się bałem. Kurlandia co najdalej mogłaby ruszyć się, ale rybę by trzeba im oddać. O, miło, zabiliśmy. Bezzwłocznie. Jak najszybciej. Jak sobie życzysz, panie? Gotowi! Marsz! Pokorny sługa. Dobra, tu machniemy to. Tu już jest. To nam szkodzi. Już też bezpiecznie. A, działa miałem, kurde. Gotowy na rozkaz. Brakuje jak w Szogunie, że mogę zrekrutować tych agentów. Tęskniłem się już za tym Szogunem. Rozkazy, wasza dostojność? Jakie rozkazy, panie? Zatriumfujemy! Dobra, zapiszmy. I widzimy się za chwilę w bitwie. No i widzimy się z powrotem w bitwie. Zaczniemy od ostrzelania tych ziomków. W sumie... Pojedziecie... Tu? Pojedziecie tu. I tu.
Ty zaczęła, widzę, strzelanina. O, jak ładnie. To jest potęga właśnie kawalerii. Tej artylerii. Teraz naszych nie trafcie. Wysoł stop. Zdążycie za nim wystrzelą? Zdążycie. Dobra, odwrót. Nasz, jak to tam? Pomożecie tym, szybko. Prusaka. Nasz ich biją. To wywalcie w tych. I na tyły. No nie, no pech. Pech z tym strzałem nocnym. Ale tu to wygrywamy, widzę, całkiem. Cofaj. Tak mocno cofaj. A ty weź w końcu traf ich. Nie naszych. Ja widzę, jak połowa już naszej została skoszona kawalerii przez właśnie naszą artylerię.
Dobra, wszystko co macie zrobić, to trafić. To. No. No strzelać. Nie masz ogień, bo to nie szogun, tu jest minicelna artyleria. Dobra, i teraz jeszcze oddadzą salwę i powinniśmy wjechać. Dobra, już finito. Jeszcze sekundkę pokontynuujmy. Dobra, w tym odcinku będzie to już wszystko. Co tu dużo mówić? Zobaczmy jeszcze tylko podsumowanie bitwy. No, moim zdaniem ładnie. Tak więc w tym odcinku będzie to już wszystko.